Siemanko i Iska, z tej strony Matej, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19 Big Fun sezonu 3. W dzisiejszym odcinku jest ze mną mój pracownik Boras, który powrócił odcinek temu. No i jak widać, tak jesteś. No i w tym odcinku tutaj widać ładuje mi obornik, potem za chwilę skoczy na John Deere'a i po prostu będzie zaraz to, co ja tam, gdzie ja tam rozrzucę, on zaraz to przełoży. No i skończyło się na tym, że ostatecznie sąsiad mieszka u mnie. Bo chyba tam coś nie stykło, cena albo coś było za wysokie widocznie, możesz tutaj opowiedzieć. No, była za duża. Nie udało się dogadać, nie udało się dobić targu. Także na razie jestem tutaj. I będę musiał pozostać tutaj. No, u mnie wolne miejsce jest, także póki co jest git. No, to jest miejsce. Nie wiem, gdzie czy tam to pole będzie sadził. Póki co jeszcze tam w donicach siedzi, ale... Na sianie spać nie muszę, więc jest dobrze. No nie. Chociaż słoma też nam się kończy powoli. A jeszcze sąsiad przyjedzie kiedyś, bo mu znowu brakło. Bo śmielej tam. Tam jeszcze, nie wiem, łycha, no tutaj widzę, że już... Dobra, chyba będzie git, bo tu już widzę, biuro jest na... Zaraz się będzie przesypywał. Czy moglibyśmy dosypać górkę, chociaż górka chyba jest. Jest górka. O, to dobra, to już dobra. To już zostaw tylko ten. Ja tu potem wrócę, to sobie już będę sam ładował. Chciałem tylko zobaczyć, czy jeszcze cokolwiek pamiętasz. Co prawda trochę inna sprzęt pamiętam, niż... Pamiętam, licencja nie wygasła. Dobra, no to ja w takim razie nie tracę czasu, ja już siadam, palę szerszenia. Sprzęgiełko, pyk. Opalił. No, ty tam też się powoli ładuj. Ja jadę tak czy siak pierwszy. Dźwignie to ten ciężar? Nie, poszło to elegancko. No masz światełka, masz. Cyk, dwójeczkę sobie, może wyjedzie. Mam nadzieję, że no nikt nie... Światełka mam, ale LED-ów nie ma, więc trzeba dzienne zapalić. Nikt nie jedzie. Oczywiście tak widoczność jest taka, że... A, tu i tak mało kto jeździ. Jedziemy tutaj dość blisko, jak na początek. Żebyś się nie zgubił. A potem zobaczymy. Roboty jest dużo. No gdzieś się tam w usterkach widzę. Tylko pamiętaj, że ten puk trzeba tam jeszcze rozłożyć, nie? Zanim... Nie wystarczy go tylko opuścić, tylko tam trzeba rozłożyć tam. Aha. Odpowiednie dźwigienki hydrauliczne musisz pociągnąć. No bo tu będziemy zjeżdżać. Ciekawy jestem, jak to w ogóle rzuca ten rozrzutnik. Zaraz zobaczymy, jak tam ustawiony. To się tam może zacząć rozkładać, póki co droga pusta, także spokojnie. Ja tutaj są. Otworzyła się klapa, jest dobra, klapa się otwarła. Może pójdzie z dwójki, zaraz zobaczymy. No, o, jak go tu szybko ubywa. Ale coś chyba... Dobra, poszedł. Nie jest tak źle, mam nadzieję, że nie sypie grubo, chociaż tak patrzę, jak tutaj to wszystko znika, no to... Chyba grubo. Sąsiad nie bawi się tam dźwigniakami z tyłu? Nie, nie. Na pewno? No dobra. Nie pamiętaj, żeby orać tutaj, gdzie ja przejadę, nie? Bo tam, gdzie obornika jeszcze nie ma, to fajnie by było. Obornika mamy dużo. Mamy jeszcze, w razie czego mamy drugą pryzmę jeszcze. Dajesz sobie tam radę, bo ja cię nie widzę, zaraz cię będę widział. No kurde, się przyblokowało, nie chce mi się rozłożyć, dziad. Tam jego, ta tam, jak w koparce, tam musisz dźwigienki pociągnąć, jak w koparce. Nie, są do końca zautomatyzowane, tak w tych nowszych. No, teraz 100 obrotów. Czekaj.
No, udało ci się coś? Chyba jest okej, nie? Nie widzę. Znaczy on musi być, jak jest daleko, możesz go spróbować założyć i zobaczyć. Jak jest jak najdalej wypchnięty do zewnątrz powinien być. W sensie jak najbardziej wychodzić poza obręcz ciągnika, bo on do transportu się po prostu chowa za ciągnik. No to chyba się udało. Kółko jest prosto. Dobra. No to zasuwaj od miedzy. Ustaw się tam. No, potem poprzeczniaki walniemy na końcu, to tam końcówki możesz, wiesz, tak niedokładnie robić, to potem się przejedzie dokładnie. Okej. Okay. I jedziemy. No już u mnie widzę pustka. Jeszcze słyszę, że chodzi, ale czy on już chodzi na pusto? Nie ma żadnych automatów, nic nie mówi, kiedy pełno, kiedy pusto. Na wyczucie. I teraz już idzie o wiele lżej pod górę. O, chyba się skończyło, dobra. No to w takim razie chowamy maszt. I uciekamy. Ja się jadę załadować. A to się tu ma dobrze. Tam jeszcze zauważyłem, że masz tam z taką z tyłu fajną beczkę na gnojówkę, to czemu tym jeszcze też? A to beką też, to też się uzbierało, a najpierw obornik, wiesz, bo obornik... Obornika mamy znacznie mniej niż gnojowy, bo gnojowa to się tam wiadomo rozcięcza z wodą i w ogóle. Tego tam jest pełno. I tamtym też pojedziemy, tylko że tutaj zależało mi na tym, żeby szybko przeorać. Wiesz, ten. Po prostu. No tu żeś widzę coś od miedzy, to tak trochę żeś się bał przy miedzy pierwsza tutaj, ale no, to się potem poprawi. Tak, tak, tak. Ciągnąłem trochę krzywo, ale to... Bałeś się, że sąsiadowi tam przejedziesz. Prawie na końcu. Dobra. No, ale sprzęt działa dobrze. John Deere. No. Ja, John Deere. No, duży, sprawdzony. Nohal. A, New Holland też dobrze. Tu, no, tu co dalej zjadę, będzie wygodniej. No, teraz trzeba będzie sobie elegancko wycofać. Za blisko. No, powinny być git. No, jest idealnie. No, co żeś tu teraz sąsiad narobił, powiedz mi, z tą. Co, no ustawiłem. To widzę. A, bo ty się jeszcze bawiłeś tym. Ja mówię, że jestem bardziej doświadczony, to się nie bawię w zamykanie. Jak jest bardziej zbity obornik, to wtedy się bawię w zamykanie tego i wyrywanie, ale dzisiaj jest nawet miarę git, tak nie ma co narzekać. No. No jest lama. Tak, troszeczkę sobie tego wysuniemy, dobra. Kawka się usypało. No, ruchów nie ma wcale, można spokojnie zawrócić. A ty tam na tą dróżkę na górze wyjeżdżasz? Znaczy tam na górze nie ma ruchu w ogóle, bo to jest taka... Nie, nie, na asfalcie też. A, no tutaj mało kto jeździ. Puk na zimę przejeżdża, to jest wydarzenie. Po
kurde, kajta tego jecha. A tam dopiero. Tak jak ci mówiłem, tam do końca nie musisz dojeżdżać, bo to potem się na końcu poprawi. Jakoś to będzie. Tutaj jest trochę problem, bo ono jest całe, całe to pole jest krzywo. Ale... No, mi się wydawało, że w miarę prosto, przynajmniej tak wygląda normalnie, że to taka może... Może nie, ale... No z dołu tak, ale jak się jedzie już, cóż, patrzy się, to... Ty żeś krzywo zaczął orać. Nie, tak dobrze. Tam żeś od miedzy się bał przyjechać i takie są tego skutki. Ale cała miedza idzie krzywo. No to musimy iść na skargę do sąsiada, że przeorał skipkę za daleko. Sezon temu. A, to wszystko... No jak ty się tak boisz i będziesz takie ten zostawiał od miedzy, no to... Już chyba jest dość kawałek, bo już widzę, że mi odbija łychę, tak, że już tam kawałek trzeba będzie po prostu... Tutaj przez to sitko to jeszcze widać, że miejsca jest, to trochę bardziej naprzód teraz sypniemy. No niska ta kopereczka, ciężko cokolwiek z niej zobaczyć, ale w sumie chyba każda ładowarka jest taka niska. Nie licząc tych dużych koparek, ale mamy to, no bo jeszcze łychę wsadzimy i powinno być git. Zaraz zobaczymy, jak tam tobie idzie. Ile żeś już tam zdążył. O, tu już jest git. Jeszcze trochę na tył sypniemy. Dobra, jest lala. Zostawiam tutaj sprzęt. No i troszeczkę się rozsypało, ale to się jeszcze dużo narozsypuje, jak znam życie. Zawsze coś tam spadnie z tej łychy. Cyk, migraczkę w lewo. No przedtem chyba coś sąsiad żeś mniej upakowane, albo coś żeś lżejszego naładował, bo teraz to nie chciał iść z dwójki, przed chwilą przeszedł. Teraz nie chciał. Widzisz, ja to jednak dopcham. Żeś już tyle zaorał? No jak, ty czekaj. No kurde, widzę, że to szybciej idzie niż przypuszczałem. Tam jeszcze jeździsz po gnoju, czy już? Wydaje mi się, że tak, na pewno. Bo tam ja pewnym... No, ja tam w połowie mi się skończyło. No, no to do połówki jeszcze kawałek mam. Czy w połowie dojazdu do góry, nie w połowie pola. Bo to są dwa różne terminy. Trzeba rozróżnić. Nie poza oranem, po prostu przejadę tędy. A nie, ja tutaj widzę.
Maszcik rozłożony? Jest rozłożony. Dobra, teraz tak. Muszę tutaj wychwycić ten, mniej więcej ten moment, gdzie się tutaj skończył. O, jest, dobra. No, widzisz, jeszcze trochę zapasu miałem. No, niedużo, ale jest. No, rozłożyłeś puk dobrze, do końca. Idzie równo ten puk, czy tak coś tam nie tego, bo jak coś tego trzeba będzie doregulować potem. To wiesz, pierwsze pole w tym sezonie, to tam mogą jeszcze jakieś niedogodności. W miarę jest okej, okay, no, to mi się wydaje. To bardziej przez tę miedzę tak skręciłem, a nie przez puk. Chociaż może w paru miejscach. No dobra, idzie. Sąsiad, nie wiem, co on tam dzisiaj robi. Ten sąsiad z góry oczywiście. Koparka gdzieś tam przy polu stała, jak jechałem na przed chwilą się załadować, to widziałem, koparka tam gdzieś w polu stoi, ale jego nie widać. Może akurat... Odwodnienie przekopywał. Na tamtym polu tam raczej nie ma czegoś, żeby mu przeszkadzało. Co się zaśmiejesz, sąsiad? A nic, nic. Królik ci przeleciał przed kołami? No zając tam czmycha do polu. No, gonią skubańce. Przeleciał. Będzie zapolować na zajączka. No, póki co nie są szkodliwe. To, że sobie tam gonią po zbożu, to między kłosami, to tam... Ale pasztet dobry. A no, to widzę sąsiad, ty widzisz biznes na każdym kroku. Tu gdzieś w okolicy jakieś ambony stoją. Dobra, mi się skończyło w takim razie, ja się składam. Jadę, no i my tak sobie będziemy pracować cały dzień i może i nawet kawałek wieczora. Zobaczymy, ile dzisiaj zdążymy zrobić. Uwiniemy się, to aż nie jest tak duże pole. To jest tylko jedno, pamiętaj, że mamy ich jeszcze kilka. A, no. No, życie nie kończy się na jednym polu. Tak, ja myślałem, że na jednym mówisz. Nie no, to wiadomo, że w godzinę. Jakbym miał grudziądza, to i owszem. No, grudziądza to nawet nie wiem, czy byś... No nie wiem, dokąd byś dotarł. Dobra, tak czy siak, ja wracam na gospodarkę po kolejny kurs z obornikiem. Sąsiad sobie tutaj będzie orał dalej. No i z tego odcinka w sumie to by było na tyle. No i standardowo, jak na końcu każdego odcinka, na środku pokazuje wam się subskrybujka, z prawej strony seria, a z lewej sugerowany film przez YouTube'a. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć, i do następnego. No, I'll do it.